to już ostatnie chwile tegorocznych wakacji. Letni wypoczynek dobiega końca. Tak się składa, że w tegorocznym kalendarzu wakacje kończą się na początku września. A proponujemy, żeby pożegnać je wspólnie w Ustroniu. Telewizja TVS zamierza to zrobić głośno i w rytmie sprawdzonych wakacyjnych przebojów. Paweł Jędrusik. Bez względu na to, czy na piechotę na szlaku, czy na rowerze, w górach, czy nad jeziorem. Tego nie unikniemy, lato dobiega końca i kończą się tegoroczne wakacje. Na ich zakończenie Fundacja i Telewizja TVS zaplanowała mocny akcent 2 września na rynku i w amfiteatrze w Ustroniu. Od godziny 12 na rynku w Ustroniu Fundacja TVS przygotowuje gry, zabawy, konkursy, no i koncert dla najmłodszych, a potem o godzinie 16 właśnie w Ustroniu w amfiteatrze bawimy się. Piękna biesiada, pożegnanie lata z telewizją TVS to koncert organizowany w ramach tych koncertów, spotkań z naszymi fanami z okazji 15-lecia telewizji. W spotkaniu w Ustroniu uczestniczyć będzie również Andrzej Cierniewski, który na pewno zabierze na nie swoje dwie morgi słońca. Dwie morgi! Słońca, na nich pomarańczy gaj. Myślę, że będzie olbrzymia frajda, zaśpiewam wszystkie moje największe przeboje i cóż, no w takim układzie do zobaczenia, bye bye. Na letniej scenie bez względu na wykonawcę prym od zawsze wiodą przeboje. Wydaje mi się i wręcz jestem o tym przekonany, że latem lubimy słuchać piosenek lekkich, łatwych i przyjemnych, nie zastanawiając się nad tym, co autor miał na myśli. Taka właśnie jest Dziewczyna z promenady. Lekka, przyjemna, o lekkim zabarwieniu, wręcz kabaretowym, która mówi o tym, że szukamy gdzieś daleko, a wszystko mamy w zasięgu ręki. Oprócz Krzysztofa Koniarka na scenie pojawią się też Kola i Jula, The Silvers, kapela Górole i zwycięzca pierwszej edycji Mosh Grajwka, Zostań Gwiazdą, który zabierze wszystkich do swojej sentymentalnej przystani, Piotr Oleksy. Jest nim życie, moje życie i mój blues. Zatem prognozy na najbliższy weekend są dobre, dobra zabawa, dobra pogoda i wyjątkowe miejsce. Ustroń jest miastem wypoczynkowym, Ustroń jest kurortem, Ustroń jest kurortem na skalę Polski, ale przede wszystkim województwa śląskiego. My z naszą propozycją pożegnania lata z telewizją TVS w Ustroniu wychodzimy do wszystkich mieszkańców, ale też do osób, które przybywają tam w Ustroniu, które przyjechały jeszcze na wypoczynek, które chcą zakończyć wakacje razem z dziećmi. Będzie to koncert familijny, koncert biesiadny tak naprawdę. Będziemy się bawić. Bawić się będziemy około 5 godzin. Początek tej zabawy na rynku w Ustroniu o godzinie 12, natomiast koncerty rozpoczną się w amfiteatrze o godzinie 16. To już nie są żarty, gdy dorosły facet, serce ma rozdarte i wstyd.